A najważniejszym tym argumentem, zgodzisz się, jest Cristiano Ronaldo, człowiek, który, no, czy jesteś sobie w stanie wyobrazić Real Madryt bez niego, bez jego 20, nie wiem, chyba 5 bramek? Może to jest jakiś pomysł dla Lyonu, zatrzymać Cristiano Ronaldo, wtedy zatrzymają Real, bo zobacz, bo to nie jest tak jak w Barcelonie, gdzie jeden zawodnik wyjęty jest kilku następnych. Na tej liście najlepszych strzelców La Liga jest kilku piłkarzy Barcelony i tylko jeden Cristiano Ronaldo, więc zastanawiam się, czy może taki wyłączenie jego nie jest tutaj taką radą dla Claude'a Puel'a. Ja sobie przypominam rewanż sprzed roku i tam Real długo nie mógł strzelić gola i w pewnym momencie obudził się ten Cristiano Ronaldo, którego nie lubimy, którego nie chcielibyśmy oglądać. Cristiano Ronaldo egoista, Cristiano Ronaldo, który kiedy dostaje piłkę tuż za linią środkową, zamyka oczy i strzela na bramkę, nie patrząc na to, czy jego partner jest lepiej ustawiony. Znaczy, wydaje mi się, że Cristiano Ronaldo oczywiście jest piłkarzem, który może przesądzić o awansie Realu, natomiast wydaje mi się też, że znaczy nie wykluczam takiej sytuacji, że Cristiano Ronaldo nie strzela ani jednego gola w tym dwumeczu, natomiast Real bez większych problemów awansuje, no bo jednak siła tej drużyny nie zaczyna i nie kończy się tylko na Ronaldo. To właśnie rok temu trochę była taka sytuacja, że także drużyna myślała, podamy piłkę Ronaldo i on na pewno coś wykombinuje. No niestety to się nie udało. To nie jest najlepszy pomysł już na tym poziomie. Tak można wygrywać być może ze słabeuszami Ligi Hiszpańskiej, natomiast w meczu z Lyonem to trzeba mieć także nadzieję na to, że coś wykombinuje Mesut Ozil, tak, który jest jednym z najlepszych pewnie piłkarzy Realu w tym sezonie. Trzeba mieć nadzieję na to, że Angel Di Maria popisze się rajdem, dryblingiem i stworzy jakąś okazję Benzemie czy Adebayorowi. No i trzeba, i Real musi mieć też nadzieję, że Adebayor i Benzema szanse, które będą mieli, wykorzystają. Jeżeli będą liczyć tylko na Cristiano Ronaldo, to wydaje mi się, że to byłby taki pierwszy krok do tego, żeby te 7 lat, o których mówimy, bez ćwierćfinału zamieniły się w 8 i wydaje mi się też, że Mourinho, który bardzo ceni swojego rodaka, nie słyszałem chyba jednego złego słowa o Ronaldo z ust Mourinho, nie ustawi drużyny, czy nie będzie wymagał od Ronaldo, żeby to on sam rozstrzygnął ten dwumecz. Dziękuję bardzo, a my w magazynie Ligi Mistrzów posłuchajmy jeszcze, co do powiedzenia o tym meczu ma zawodnik były Olympique Lyon, a obecny Realu Madryt, Karim Benzema.